Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Maxerfish i zapraszam was dzisiaj na kolejną mangową opinię. Zanim jednak przejdziemy do tematu tego filmiku, małe ogłoszenie. Otóż ogłosiłem jakiś czas temu konkurs, gdzie można było wygrać mangę Black Paradox i trzeba było napisać lub narysować swoje własne, wymyślone, oryginalne, tajemnicze zjawisko. No i wygrała Natalia Stępień ze swoim opowiadaniem, więc jeśli chcecie, to możecie jej pracę przeczytać sobie na moim fanpage'u na Facebooku. Jej praca naprawdę była klimatyczna, fajna, oryginalna, ciekawa i mroczna, co mnie bardzo kupiło i dlatego właśnie ona wygrała. Nagroda, czyli manga Black Paradox autorstwa Junji'ego Ito, powędrowała właśnie do niej, gratuluję. A dzisiaj, w dzisiejszym filmiku, omówimy sobie kolejną mangę Junji'ego Ito. Nie ukrywam, że im więcej czytam jego twórczości, tym bardziej lubię tego autora. Dzisiaj na celowniku manga pod tytułem Uzumaki Spirala. Jest to chyba najgrubsza manga jak na razie w mojej kolekcji, ponieważ liczy sobie ponad 600 stron, kurczę blade. I powiem wam, że ta manga tak strasznie mnie wciągnęła, że jak ją otworzyłem, to już ją skończyłem. Za jednym zamachem. Taka prawda. No i słuchajcie, chciałbym czasami skrytykować twórczość Junji'ego Ito, ale po prostu nie mogę. Nie mogę, przynajmniej w większym stopniu. Czym w ogóle Uzumaki jest? No więc motywem przewodnim tej mangi jest spirala, bowiem w mieście Kurozu, w którym cała akcja się rozgrywa, mówi się, że jest ono zarażone chorobą spirali. Co to oznacza? Oznacza to, że w mieście jest mnóstwo takich zjawisk, które, w których spirala ma jakiś swój udział. Na przykład mamy tornada, mamy wiry, ale na przykład mamy też dym z krematorium, który układa się w kształt spirali, albo mamy na przykład ludzkie ciała zwinięte jak rolkę papieru toaletowego. Mindfuck, mindfuck. I na początku to wygląda obrzydliwie, ale potem można się do tego przyzwyczaić. W każdym razie cała manga jest o tym, że raz po raz pojawiają się kolejne zjawiska z udziałem spirali, jedno za drugim, i każdy rozdział jest poświęcony innemu spiralnemu zjawisku. Głównymi bohaterami są dziewczyna, która się nazywa, muszę sprawdzić, poczekajcie, Kirie Goshima, oraz jej chłopak Shuichi, którzy są, można powiedzieć, obserwatorami wszystkich tych przedziwnych wydarzeń w ich mieście. I można powiedzieć, że oni muszą z całą tą chorobą się zmagać, muszą, starają się jakby przeciwstawić tej chorobie, starają się coś z nią zrobić, starają się pomagać ludziom, których ta choroba dosięgnie. Mimo to z natury jednak muszą być tylko obserwatorami i patrzeć na te wszystkie straszne rzeczy, do których ta choroba spirali doprowadza. Podoba mi się to, że narastające napięcie jest wprost proporcjonalne do rozwoju tej choroby całej. To znaczy, że na początku tej mangi widzimy jakiś tam na przykład mały obłoczek, który ma kształt spirali i nikt w zasadzie się nim jakoś specjalnie nie przejmuje. Natomiast w porównaniu do tego, co się dzieje na końcu tej mangi, no to mamy naprawdę niezłe porównanie, jaka ta choroba była na początku, a jaka była na końcu. Z takiego małego, nic nieznaczącego obłoczka stała się po prostu istnym chaosem. To jest coś niesamowitego, dlatego właśnie tą mangę tak zajebiście się czyta, ponieważ ciągle ta choroba się rozwija, coraz to dochodzą nowsze rzeczy, ten syndrom ciągle się pogłębia, coraz więcej spiralnych rzeczy staje się niebezpieczne, można tak powiedzieć. No i oczywiście końcówka wyjaśnia nam sens tych wszystkich dziwnych wydarzeń, ale jakoś dlaczego one wszystkie mają miejsce? Już niekoniecznie, nawet szczerze mówiąc, manga tego wątku nie porusza jakoś szczególnie. W każdym razie uważam, że Junji to miał pełne pole do popisu, ponieważ no ile jest spiralnych rzeczy na świecie? No chociażby ślimacze muszle, albo nie wiem, wzorki w kształcie spirali na miskach, na talerzach. Wszystko, gdzie mógł tylko walnąć spirale, zamieścić spirale, on to wszystko wykorzystał w Uzumaki. On to wszystko wykorzystał w tej mandze i zrobił z tego horror. Czytając to po prostu myślałem sobie tylko, ciekawe jaka będzie kolejna spirala i co zrobi ona bohaterom. Jedyne co mógłbym w tej mandze troszeczkę skrytykować, to fakt, że pomimo tego, że główni bohaterowie za każdym razem praktycznie znajdują się w samym punkcie kulminacyjnym jakiegoś zjawiska, zawsze uchodzą z życiem, nigdy nic złego się im nie dzieje.
zawsze jakoś szczęśliwie uchodzą z życiem, nie mam pojęcia dlaczego, mają farta po prostu jakiegoś pieprzonego i to mi się za bardzo w tej mandze nie podobało. No ale cóż, gdyby nie mieli takiego farta, to przeczuwam, że manga nie byłaby taka gruba. Jeśli chodzi o rysunki, to kreska to jest po prostu klasyczny rysunek Junji'ego Ito. Większość mang Junji'ego Ito wygląda tak jak ta manga. Aczkolwiek rysunki na początku mogą wam się wydać obrzydliwe, ale potem staną się już tak nieodłączną częścią tej mangi, że bardzo szybko w sumie się do nich przyzwyczajicie i przestaniecie je uważać za obrzydliwe. Co tu dużo mówić, uważam, że Uzumaki jest świetną mangą, z lekkimi wadami, aczkolwiek nie sądziłem, że najgrubszy tomik, który dostałem od JPF-u, przeczytam najszybciej. Naprawdę manga jest godna uwagi, wiem, że może was cena troszkę odstraszyć, ponieważ no jednak to jest 60 zł, ale to ma kurde ponad 600 stron, to jest jak 3 tomiki w jednym, więc cena jak najbardziej jest godna tej oto mangi. Z pewnością to nie jest cena wygórowana jakoś specjalnie. Świetne wydanie, świetna manga, świetna historia, no i jednak jest gruba. Jest gruba, dlatego ja się tej cenie nie dziwię. W sumie gdybym tej mangi nie dostał, to zapewne bym ją kupił, bo planowałem ją kupić, także dziękuję JPF-owi, że nie musiałem tego robić. W każdym razie naprawdę uważam, że manga jest godna swojej ceny i jest godna przeczytania. To by było na tyle ode mnie, jeśli chodzi o mangę Uzumaki. Powiedzcie, czy przeczytaliście już tą mangę, a czy może po mojej opinii planujecie ją kupić? Ja uważam, że powinniście się z nią zapoznać jak najszybciej. To by było na tyle ode mnie. Trzymajcie się, na razie i cześć!